Dzień dobry, witamy serdecznie, z tej strony Klinika, Bartek. Kuba. Co? Dowiemy się, myślę, w trakcie trwania tego odcinka, kto dzisiaj będzie z nami. W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, jak bardzo bólodupne komentarze znajdują się pod postami ogłaszające kolejnych artystów openera. Dzisiaj natomiast mamy coś, co przebije to o jakieś tak 5%. Słyszałem tylko plotki, ale zdaję sobie sprawę, że to może być grube. Tak, to jest bardzo grube, ponieważ dotyczy gustu ludzi, a wiadomo, że jeżeli ktoś ma swój gust, to będzie... Trzeba go jebać! Spotify. A dokładnie jego fanpage na Facebooku. To jest po prostu taki złoto content. Już wchodzimy na Facebooka, patrzymy, co tam nasi kochani internauci mają do powiedzenia o muzyce promowanej na fanpage'u Spotify. W sumie to jest ciekawa sprawa, bo Spotify to jest rzecz, z której się korzysta. Ja już nigdy nie pomyślałem o tym, żeby to zlajkować na fejsie. Co po co? Po to, żeby pisać ludziom, że mój gust jest najlepszy! Mój. Twój. Spotify wrzucił na swojego fanpage'a taki post z kreślanką. Z kreślanką, tak. Jakie piosenki Taco Hemingwaya, Taco na Fidel z 2018 roku tutaj znajdziecie. I top voted komentarz. Żadnej, bo nie słucham takiego czegoś. Preferuję rock i pochodne tego gatunku muzycznego. Swój chłop! Tak, bardzo nas to interesuje, Konrad. O, nagrywacie sobie. O, dzień dobry. Andrzej Sum! Andrzej Sum! Ja p***ole Andrzej Sum! Kolejny komentarz, 2017 rok. Taco Kozak, rap dla hipsterów, następna stacja fajna, bo z Warszawy, hehe. W końcu coś nowego w rapie. 2019, Taco XD, gówno dla podstawówek, won mi z tym, gdzie rap z przekazem? Ja powiem ci, że jak zacząłem słuchać Hemingwaya, to było jakoś tak chwilę po szprycerze. Nie przeszkadzaj sobie. Ja Taco tylko jeden album przesłuchałem. Całkiem niedawno, bo... Który? Hotel... Kalifornia. Fubab w knurk ejf a nie czekaj, nie wiem kto to jest. A, śmieszne, że wiesz, że to ma niby skomplikowane imię, Hemingway. Ja tu bardziej chodzi o to, że to jest post, który ma coś takiego. A. Joke? Zwykle. Bartek? No i proszę państwa, to jest dopiero początek tego złota, który znajdziemy na tym fanpage'u. Ja wam bardzo serdecznie polecam, żeby może niekoniecznie lajkować, bo można dostać bólu dupy. No ale przeczytać sobie od czasu do czasu jak najbardziej. W ogóle Ariana Grande, ja w ogóle tak byłem zdziwiony, bo nie obrażając nikogo. To jest takie, ona ma taką muzykę taką dla takich dziewczyn wchodzących dopiero w dorosłość, że wiesz, klubik i tak dalej. Thank you, next, thank you, next, I'm so fucking grateful for my eggs. Co? No i właśnie a propos Ariany, Klaudia pisze, to ta dupa, co Mac przez nią nie żyje? To jest historia była taka, że ten właśnie raper Mac Miller... Mylisz. Chodził z Arianą przez jakiś czas, potem oni się rozstali i potem po jakimś czasie on sobie przećpał. Myślę, że tak, koniecznie śmiejmy się, że jakiś ziomek nie żyje. Po co ją reklamujecie? Ona nie potrzebuje promocji. Jest wielu ciekawszych artystów, o których się zapomina. Z ciekawszą muzyką. O, zacznijmy od tego, że Spotify'owi chodzi o to, żeby było jak najwięcej użytkowników, którzy płacą za ich ten. Albo słuchają reklam. Czyli żeby po prostu było jak najwięcej użytkowników i w ich usłudze. Dlatego właśnie będą promować tych artystów, którzy są najbardziej popularni aktualnie, żeby przyciągnąć nowych użytkowników. W momencie, w którym wchodzicie w dorosłe życie i zaczynacie pracować w miejscach, w którym występuje marketing, zaczynacie rozumieć pewne działania i przestajecie mieć ból dupy o pewne reklamy. W sumie dopiero co mieliśmy ból dupy o te reklamy Gillette. To się nie liczy, bo to my. Mieliście ból dupy o... No nie, mieliśmy ból dupy, że ludzie mieli ból dupy. No nie wiem, nie oglądałem teraz. W ogóle to wygląda. Co robisz, co ty robisz? Czekam, aż ludzie ogarną, że K-pop to normalny pop, dosłownie. To, czego słucha większość ludzi, tylko w innym języku. Czy to takie trudne XD? Kurwa, wstaw tu kropkę po przecinek, bo nie wiem, co ty piszesz. Co za beznadzieja, czy to tak jakby zrównywać disco polo i italo disco. Tak, no to jest to samo, bo tylko jedno jest zrobione w Włoszech, a drugie jest zrobione w Polsce. To jest nazwa mówi sama za siebie. New Music Friday, kolejna okładka, a na niej Billie Eilish. Ale ona jest chujowa i przehypowana. Wypierdalać z tą Billie Eilish! Chujo overrated! Przeciętna artystka, mimo całkiem ładnego głosu. Chujowe teksty dla smutnych pizd bez jakiejkolwiek wartości i chujowa muzyka! To jest właśnie moderowany przez Spotify fanpage. Ale mi się wydaje, że oni po prostu nie zatrudnili nikogo do Spotify Polska i nie wiedzą, że to są przekleństwa. I dobra, ale żeby nie było, ta poprawna część społeczeństwa, która broni Billie Eilish, również pisze
Pierdalajcie wszyscy! Laska jest zajebista i ma talent. Jest może i na nią duży hype, ale to zabieg jej menadżerów. Parę lat temu, jak nie była taka popularna, to nadal miała świetne piosenki i sporą grupę fanów. Max dobrze im dojechał. I przeknął, czyli zrozumieją. W ogóle ta sekcja komentarzy na tym Spotify to jest jedno takie wielkie... Kolejna łamigłówka wrzucona przez Spotify, tym razem o Małym Miasteczkowym, czyli albumie Dawida Podsiadło. Ile piosenek z albumu Mały Miasteczkowy udało wam się znaleźć na tym quizie? Nie włączaj jeszcze, wyobrażam sobie komentarz. Ile można tego Podsiadło, kurwa, w banku go widzę! Widzę go na ulicy! W reklamach! Jedną. Isk jinych bgbrgrdne. Dobry jest. Jest, że ta kurwa komedia, kabaret polski normalnie. Nic, bo nie słucham shitu. Koleś, który ma na zdjęciu papieża. Kolejny bardzo, bardzo błyskotliwy komentarz. Kupa. Liczy się? Ja muszę zobaczyć, czy tutaj naprawdę jest gdzieś do znalezienia kupa. Wielki powrót Backstreet Boys. Zobaczmy, co będzie tutaj napisane. Ohoj. Fanpage przykro mi. Wrzucił emotkę przykro mi. Dlaczego nie chce chłopaki wracają, tak? Przecież każdy zna tę piosenkę. I want it that way, tell me why. Okej, Google, puść playlistę Top Hits Polska. Jedyna słuszna komenda, od której wypada zacząć. Hej Google, puść Afrika od Toto. Stachurski dopierdolił taki singiel. Tak mi rozpierdoli następną domówkę. Widziałem komentarz wczoraj pod tym nowym singlem jego, że Stachurski mniej więcej co 10 lat wyprzedza polską muzykę. Tak, widziałem, no to jest piękne. Proszę Państwa, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to sprawdźcie Stachurskiego, to koniecznie to jest zimna hit. Lufa. Zimna lufa, to jest hit. Hit imprezowy lata 2019. Jak z armaty wystrzał. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o łapach w górę, albo w dół. W sumie też mogą być. Dawajcie łapki w dół, póki jeszcze są. Słyszałem, że ma już ich wkrótce nie być na YouTubie. Śpieszmy się dawać łapki w dół, bo tak szybko odchodzą. Pamiętajcie, żeby też subować. Lóweczki do następnego piątku.